Województwo podkarpackie, położone na styku narodów, kultur i wyznań na pograniczu wschodu i zachodu Europy, ma dwa oblicza. Część północna to tereny równinne, prawie w całości zaliczane do Kotliny Sandomierskiej. Północno-wschodni skrawek regionu to fragment Roztocza. Na południu położone są Karpaty. Z Kotliną Sandomierską styka się ich niższa część, czyli Pogórze. Dalej na południe wznoszą się pasma górskie, Beskid Niski i Bieszczady. Podkarpackie to nie tylko pogranicze kulturowe, ale i przyrodnicze. Z Karpat Wschodnich, ukraińskich stepów, a także Bałkanów i Niziny Węgierskiej przenikają tu gatunki niespotykane w innych częściach Polski. Najwięcej osobliwości natury możemy znaleźć w Bieszczadach. To jedyny w kraju fragment Karpat Wschodnich z ich niezwykłym bogactwem fauny i flory. Bieszczady różnią się od pozostałych polskich gór. Tylko tutaj zobaczymy połoniny, wielkie odkryte przestrzenie z roślinnością wschodniokarpacką, alpejską i subalpejską. Ta niepozorna roślinka o białych kwiatach, niezauważana przez turystów, dla botaników jest czymś niezwykłym. To pszeniec biały, endemit wschodniokarpacki. Występuje wyłącznie na stokach rozsypańca, kińczyka bukowskiego i na polanie wsiankach. W polskich Bieszczadach można znaleźć ponad 30 gatunków wschodniokarpackich. Większości z nich w naturze nie spotkamy nigdzie indziej w kraju. Niezwykle rzadkie, a zarazem piękne gatunki występują także w niższych partiach Podkarpacia. W Puszczy Sandomierskiej rośnie różanecznik żółty, zwany też azalią pontyjską. Słynny przyrodnik, profesor Władysław Szafer, twierdził, że azalia pontyjska to najpiękniejszy polski kwiat. Ta roślina w warunkach naturalnych rośnie w Polsce tylko w jednym miejscu. Właśnie tutaj, w Woli Zarczyckiej, niedaleko Nowej Sarzyny. Azalia pontyjska została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako gatunek krytycznie zagrożony. Do dziś nie wiemy, skąd azalia wzięła się w Woli Zarczyckiej. Ta roślina pochodzi z Kaukazu, a najbliższym miejscem jej występowania jest Wołyń. Część naukowców twierdzi, że różanecznik występował licznie na tym terenie przed epoką lodowcową i jedno stanowisko przetrwało do czasów obecnych. Natomiast według legendy azalię posadzili Tatarzy na grobie Hana, który miał zostać w tym miejscu pochowany. W poszukiwaniu osobliwości botanicznych przenosimy się teraz w okolice Przemyśla. Tu kwitnie kolejny przybysz ze wschodu. Ta niezwykła roślina o kwiatach przypominających tulipany, ale z kielichem skierowanym w dół, to szachownica kostkowata. Swoją nazwę wzięła od charakterystycznego wzoru na płatkach. Szachownica w warunkach naturalnych w Polsce występuje tylko w województwie podkarpackim. Rośnie w trzech miejscach niedaleko Przemyśla. Województwo podkarpackie to jeden z najbardziej zalesionych regionów w Polsce. Lasy zajmują ponad 37% powierzchni regionu, a w Magórskim Parku Narodowym aż 96%.
południowej, górzystej części regionu znajdziemy sporo leśnych ostępów przypominających prastarą, pierwotną Puszczę Karpacką. Na tym terenie przeważają lasy bukowe i odłowe. Wspaniałe drzewostany możemy podziwiać nie tylko w Bieszczadach czy Beskidzie Niskim, ale także na Pogórzu, nieraz bardzo blisko Rzeszowa. Drugi wielki kompleks leśny to Puszcza Sandomierska. Te lasy porastają równinną część województwa podkarpackiego. Dawniej także tutaj rosły buki i odły. Teraz przeważają bory sosnowe. To już efekt wielowiekowej gospodarki człowieka. Wielka, bukowo-jodłowa Puszcza Karpacka jest królestwem wielkich drapieżników. Nigdzie indziej w kraju nie ma tylu wilków, niedźwiedzi, rysi i żbików jak w Bieszczadach, Beskidzie Niskim czy też w górach sanocko-turczańskich. W Bieszczadach żyje największe na świecie stado żubrów rasy górskiej. Były tu przed wiekami, później wyginęły, a ponownie sprowadzone je w roku 1963. Dzięki wysiłkom naukowców i leśników dziś bieszczadzkie stado liczy prawie 300 sztuk. Choć na Podkarpaciu żyje wiele drapieżników, to spotkania z nimi należą do rzadkości. O tym, że występują tu niedźwiedzie, wilki czy rysie, możemy się przekonać, odnajdując ich tropy. Warto wybrać się na wyprawę z doświadczonym przewodnikiem, który pokaże nam, jak odczytywać ślady pozostawione przez mieszkańców karpackiej puszczy. Najlepszym okresem na tropienie jest zima. Podczas takich wypraw nieraz mieliśmy okazję spotkać stada żubrów i wielkie chmary jeleni. Wędrując po podkarpackich lasach i łąkach, często widzimy polujące orliki krzykliwe, jastrzębie, myszołowy i inne ptaki drapieżne. Ich skupiska w południowo-wschodniej Polsce należą do największych w Europie. Czasami możemy zobaczyć nawet orły przednie i bieliki. Osobliwościami ornitologicznymi Podkarpacia są nie tylko duże ptaki drapieżne. W norach wygrzebanych w lesowych skarpach swoje gniazda zakładają żołny. Największa w Polsce kolonia tych pięknych i niezwykle rzadkich ptaków gniazduje w Buszkowicach, niedaleko Przemyśla. Równie atrakcyjne i także niestety zagrożone wyginięciem są kraski żyjące w Puszczy Sandomierskiej. Na Podkarpaciu spotkamy wszystkie polskie węże, w tym jedynego krajowego dusiciela, węża eskulapa. Do niedawna występował tylko w Bieszczadach, dziś można go spotkać także w Beskidzie Niskim. Niezwykle bogaty jest świat owadów Podkarpacia. Do jego osobliwości zaliczamy m.in. pięknie ubarwionego chrząszcza, nadownicę alpejską występującą w lasach bukowych i drapieżną modliszkę, którą najczęściej spotkać można w Puszczy Sandomierskiej.
Oczywiście nie wszystkim uda się wytropić dzikie zwierzęta, czy też zobaczyć rzadkie gatunki roślin. Każdy może jednak podziwiać niezwykłe widoki Podkarpacia, zwłaszcza jego górzystej części. Warto wiedzieć, że te cuda natury powstały dzięki specyficznej budowie geologicznej regionu. Południowa część województwa, czyli Karpaty, zbudowana jest ze skał zwanych fliszem. To leżące na przemian warstwy o różnej odporności na wietrzenie. Utworzyły się przed milionami lat na dnie morza poprzez osadzanie się materiału znoszonego z pobliskich lądów. Na Pogórzu Dynowskim i w Beskidzie Niskim możemy zobaczyć grupy wielkich skalnych ostańców. Są one zbudowane z piaskowców, najbardziej trwałej warstwy fliszu karpackiego. Pozostałe skały, mniej odporne na erozję, przez miliony lat uległy zniszczeniu, odsłaniając te niezwykłe wychodnie. Szczególnie efektowne są grupy skalnych ostańców, takie jak Przątki w Czarnorzekach niedaleko Krosna. Ale uwagę zwracają też wielkie ściany skalne. Jedną z najbardziej okazałych znajdziemy w Myczkowcach. Przy niskim stanie wód w korytach Sanu w okolicach Otrytu i Choczewki niedaleko Nowosiłek wyłaniają się liczne progi rzeczne. Kolejną ciekawostką geologiczną jest Gołoboże Wrabem niedaleko Baligrodu. Na wielkim rumowisku występują rzadkie gatunki mszaków i porostów. Charakterystyczne i częste dla gór fliszowych są osuwiska. Powstają one w ten sposób, że warstwa mniej odporna zsuwa się z twardszej. Dzieje się tak podczas długotrwałych opadów deszczu czy też po roztopach. Najsłynniejsze osuwisko zeszło w 1907 roku ze stoków Chryszczatej, tarasując potok Olchowaty. Powstały wówczas słynne jeziorka duszatyńskie. Dzięki specyficznej budowie geologicznej Bieszczadów możemy tam zobaczyć sporo wodospadów i kaskad. Za największy uważany jest wodospad Szepit na potoku Chylatym niedaleko Zatwarnicy. Atrakcjami turystycznymi stały się też kaskady w Wetlinie, Uchercach i w rezerwacie Sine Wiry. W Bieszczadach i sąsiednim Beskidzie Niskim biją źródła najważniejszych rzek regionu. Najdłuższe z nich, San, Wisłoka i Wisłok, toczą swe wody do Morza Bałtyckiego. Warto wiedzieć, że północno-zachodnia część Bieszczadów i fragment gór sanocko-turczańskich należą do dorzecza Dniestru. Wody z tego terenu spływają do Morza Czarnego. Do Morza Czarnego swoje wody toczy także ten niewielki potok, płynący w okolicach Opołąka, w najdalej na południe wysuniętym miejscu w Polsce. Osobliwością jest jednak to, że jako jedyny na Podkarpaciu należy on do dorzecza Dunaju. Największe jeziora w województwie podkarpackim są dziełem człowieka. Powstanie bieszczadzkich zalewów zmieniło historię, krajobraz, a nawet klimat tej części Podkarpacia. Jezioro Solińskie, większe i bardziej znane, to raj dla turystów. Zalew Myczkowski i jego okolice to z kolei obszar bardzo atrakcyjny dla miłośników natury. Ze względu na szczególne walory przyrodnicze na tym terenie utworzono kilka rezerwatów. Bardzo cenne przyrodniczo są też duże kompleksy stawów, których sporo znajdziemy w Puszczy Sandomierskiej, szczególnie w okolicach Bud Stalowskich, Bratkowic, a także w Starzawie. Wiele takich akwenów znajduje się także w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Te stawy są siedliskami ptactwa wodnego i błotnego. Thank you.
Choć bagna i torfowiska zajmują niewielki fragment regionu, są jednak niezwykle interesujące przyrodniczo. Znajdziemy je zarówno w górach, w Bieszczadach czy Beskidzie Niskim, jak też na Pogórzu i w północnej części regionu. Na Mokradła warto wybrać się wiosną, kiedy kwitnie wełnianka i bagno zwyczajne. Występują tutaj także trzy gatunki owadożernych rosiczek oraz wiele innych ciekawych roślin. Na przykład czermień błotna o białych kwiatach i czerwonych owocostanach oraz grzybień biały, czyli lilia wodna. Podkarpacka przyroda dzięki swojej naturalności i różnorodności to dziś ewenement w skali europejskiej. Dla zachowania bogactwa świata roślin i zwierząt, a także wspaniałych krajobrazów utworzono cały system obszarów chronionych. Zajmują one niemal 45% powierzchni województwa. Obecnie na Podkarpaciu istnieją dwa parki narodowe. Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z najważniejszych terenów chronionych w Europie. Mniej znany, ale również bardzo cenny przyrodniczo i kulturowo jest Magórski Park Narodowy, utworzony w Beskidzie Niskim. Inne tereny o dużym znaczeniu przyrodniczym i kulturowym chronione są w ramach parków krajobrazowych, których w województwie w całości lub we fragmentach istnieje 10. Dopełnieniem systemu są obszary chronionego krajobrazu. W województwie podkarpackim utworzono też 94 rezerwaty przyrody, a ponad 1300 różnych obiektów natury ożywionej i nieożywionej uznano za pomniki przyrody. Powstały również stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Cenne przyrodniczo tereny województwa podkarpackiego objęto ochroną w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Chronionego Krajobrazu Natura 2000. Powstały obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Obok parków narodowych i krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody na szczególną ochronę zasługują ogrody i parki, które przez wieki powstawały wokół dworów, pałaców i zamków. Należy o nie dbać, bo to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, ale i kulturowe. Szczególnie zachwycają piękne parki powstałe wokół wielkich rezydencji magnackich w Łańcucie, Krasiczynie czy Baranowie Sandomierskim. Podkarpacie jest ważnym regionem w historii ogrodów. Tu w XVIII i XIX wieku po raz pierwszy na ziemiach polskich pojawiały się nowe prądy w sztuce ogrodowej. Niestety wiele ogrodów i parków uległo zniszczeniu podczas obu wojen światowych i później w czasie kolektywizacji rolnictwa. Na szczęście sporo tych założeń odnowiono. Położone są nie tylko wokół wielkich rezydencji, ale także przy małych dworach. Oprócz parków i ogrodów podworskich w województwie podkarpackim mamy wiele innych zespołów zabytkowej zieleni, które warte są uwagi i ochrony. Są to przede wszystkim pojedyncze pomnikowe drzewa i aleje drzew. W czasach, kiedy wiele gatunków roślin wymiera, niezwykle ważne jest zachowanie ich w ogrodach botanicznych. Na Podkarpaciu taką rolę spełnia Arboretum w Bolestraszycach. Zebrano tu wiele niezwykłych okazów zniszczających ogrodów Podkarpacia, a także unikatowe gatunki występujące w warunkach naturalnych w województwie podkarpackim.
Zwiedzając województwo podkarpackie, warto zwrócić uwagę nie tylko na dziką przyrodę, ale także na współistnienie człowieka i natury na terenach wiejskich. Takiej mozaiki łąk, pól i lasów nie znajdziemy w innych częściach Europy. Podkarpackie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na kontynencie, między innymi dlatego, że tutejsze naturalne krajobrazy nie zostały przetworzone podczas intensywnego rozwoju rolnictwa i przemysłu w drugiej połowie XX wieku. Obok walorów widokowych taki krajobraz ma jeszcze jedną zaletę. Mało kto wie, że prawie połowa europejskich gatunków roślin i zwierząt żyje na terenach rolniczych. Pasy roślinności na miedzach i tzw. remizy, czyli oazy drzew i krzewów wśród pól, są kryjówkami dla ssaków, ptaków, gadów i owadów. W konkursie na najbardziej urozmaicony krajobrazowo fragment Polski województwo podkarpackie miałoby wielkie szanse zdobyć pierwsze miejsce. Oczywiście najbardziej wyróżniają się Bieszczady, ale także inne części regionu mają swoje cechy charakterystyczne, które powinniśmy poznać, oraz swoje tajemnice, które warto odkryć.